witajcie rodacy. Mini Walker Tiger 9 Pro to hulajka bardzo szybka i mocna, do tego z niezłym zasięgiem. Sprawdźmy jednak jej jakość wykonania i wrażenia z jazdy. Tak wygląda karton, który dostaniemy od kuriera i na nim wiele nie ma. Sprzęt natomiast jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Mocny styropian otula wszelkie elementy. W środku z dodatków mamy multifunkcyjny zestaw imbusów, który posłuży do złożenia elektryka, aż dwie 2-amperowe ładowarki, by skrócić czas ładowania o połowę. Nie mamy tu typowych kluczy do włączenia Tigera, a takie oto tokeny NFC. Szanuję za polską instrukcję obsługi i swoją drogą u nas w kraju 9 Pro możecie kupić taniej niż u Chińczyka. Mega. Tak wygląda maszyna od razu po złożeniu. Waży 27 kg, a jakość aluminium czy komponentów jest tu naprawdę dobra. Dodatkowo spasowanie wszystkiego jest wzorowe. Patrząc również na cenę, to tu ten stosunek do jakości jest zachowany należycie. Za wygodę będą odpowiadały dwie regulowane sprężyny. Producent nie podał, co to za marka siedzi, ale dobrze sobie radzą z amortyzacją. Do tego mamy jeszcze koła 10-calowe, pneumatyczne, dętkowe i takie kombo sprawi, że jazda po kostce brukowej bądź wszelakich nierównościach w mieście będzie samą przyjemnością. Mówię w mieście, bo mój egzemplarz ma opony typowo pod asfalt, co może trochę mylić, bo niektóre fotki czy na polskiej stronie importera bądź producenta, no to tam możecie zobaczyć, że bieżnik jest zdecydowanie inny, bardziej sprzyjający jeździe po lesie czy grząskim piasku. Tak więc przed zakupem koniecznie ustalcie, jakie opony są dostępne i jakie Wy chcecie. Oczywiście ja w swojej maszynie mogę sobie sam opony zmienić i wtedy na takich leśnych drogach przyczepność będzie znacznie lepsza. A co z mocą? Tu dwa silniki po 1500 W szczytowo to naprawdę dużo. Prędkość maksymalna na poziomie 60 km na godzinę jest do uzyskania i tu jak widzicie Emila, dwukrotna mistrzyni Olsztyna w rolkarstwie szybkim, to Wam udowodniła. Od razu trzeba wspomnieć o momencie obrotowym. Ten na każdej powierzchni jest znaczny. Po wciśnięciu manetki gazu do oporu boksowanie kół mamy gwarantowane. To nie jest hulajnoga. To jest maszyna do naprawdę szybkiego poruszania. Dodatkowo, często w tańszych hulajkach ta responsywność manetki ma takiego laga, takie 1-2-sekundowe opóźnienie. Tu naciskając ją, od razu czujemy, jak napęd zaczyna działać. Sztos. Oczywiście przy takiej mocy musimy mieć świetne hamulce i takie tu są. Hydrauliki z przodu i tyłu. Nie są co prawda brandowane, ale to nie ma znaczenia, bo w momencie, gdy będziemy musieli awaryjnie hamować, gwarantuję, że zatrzymacie się tak szybko, jak to możliwe. Dek, jak widzicie, jest cały pokryty gumową strukturą i na niej nasze buty nie ślizgają się nawet podczas deszczu. Super, że z tyłu mamy zainstalowane światła stopu, które jeszcze mrugają w momencie, gdy będziemy hamować, i takie same mamy też z przodu wraz z dużym i bardzo jasnym światłem powyżej. Tutaj bardziej widoczni być nie możemy, jako że nawet z boku mamy podświetlany napis, którego sobie możemy w pewnym stopniu konfigurować poprzez apkę producenta. Dobrze również, że samo składanie jest proste i szybkie. Na przodzie mamy taki standardowy zatrzask, plus jeszcze musimy odciągnąć taką opaskę do góry. Wtedy kolumna się składa. Na tyle, jak w większości tego typu sprzętów, mamy uchwyt plus na kierownicy zaczep. Jak sobie połączymy te dwie rzeczy, robi się wygodna rączka do przenoszenia. Kierownica trochę w BMX-owym stylu i na niej mamy centrum dowodzenia. Rączki pokryte gumą i lekko żłobione, więc mając mokre ręce, chwyt jest pewny. Po lewej stronie znalazły się przyciski z podświetleniem od trybu eko czy dołączenia drugiego silnika. Obok głośny elektroniczny klakson plus włącznik oświetlenia. Po prawej stronie dwa przyciski funkcyjne plus na dole czytnik zbliżeniowy dla naszego kluczyka. Ekranik czarno-biały, ale bardzo widoczny nawet w pełnym słońcu i do tego pokazuje najważniejsze informacje, jak trip, ODO, prędkość i na którym biegu jedziemy. Manetka gazu jest w takim trochę oldschoolowym miejscu, ale spokojnie da się do niej przyzwyczaić. Jedynie pamiętajcie, by kierownicę skręcać ostrożnie, bo chwila nieuwagi i zadrapania gwarantowane. Swoją drogą, jak już trochę marudzę, to te dwie gumowe zaślepki są super luźne, większa chopka i się otworzą. Jak się zatem na niej jeździ? Cóż, tu nie mogło być inaczej niż dobrze. Przy włączonych dwóch silnikach mamy spore przyspieszenie, a prędkość maksymalna jest tylko dla profesjonalistów.
Tu od razu zaznaczę, że to nie jest maszyna dla dzieci, bo przy takich prędkościach chwila nieuwagi czy brak skupienia i złamania gwarantowane. Z drugiej jednak strony, jeżeli macie te doświadczenie, to w pełni na miniwalkerze możecie polegać. Sprzęt jest solidnie wykonany, a hamulce bardzo mocne. Zasięg na poziomie 60 km również zachęca do jazdy. Zresztą, nawet jak Kilian, czyli naprawdę wymiatacz na zawodach, jeździ właśnie na takim sprzęcie, no to coś jednak to znaczy. Mając te parę złotych, spokojnie w Tigera 9 Pro możecie zainwestować. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!